Cześć, witam Cię w kolejnej części omawiającej narzędzia analizy fundamentalnej. Narzędzia, które mogą wskazać Ci ścieżkę, jaką należy postępować, aby właśnie wykonać samodzielnie research, rozeznanie danego projektu kryptowalutowego. W tym odcinku zajmiemy się tokenami, przedstawię Ci trzy główne typy tokenów oraz spróbuję wyjaśnić, czym one się różnią i jak na to wszystko patrzeć. Także zapraszam Cię do tej części całego cyklu. Narzędzia analizy fundamentalnej. Jesteśmy w ósmym odcinku całego cyklu. Przypominam, że tutaj kierujemy się zasadą do your own research, czyli zawsze wykonaj własną analizę projektu, którym jesteś zainteresowany, ponieważ na samym końcu to ty decydujesz, to ty bierzesz odpowiedzialność na to, co kupujesz i co z tego później przyjdzie. Także zapraszam. Przede wszystkim na początku chciałem tutaj przedstawić, wprowadzić taki kontekst, w którym będziemy się poruszać i jak to wszystko mniej więcej funkcjonuje. Postaram się to w miarę jasno wytłumaczyć, gdyż to jest ta bardziej techniczna część tego odcinka. Oczywiście zachęcam do zadawania pytań w komentarzach, jeśli coś tutaj zbyt niejasno powiedziałem lub wymaga dodatkowego jeszcze wytłumaczenia. Przede wszystkim na przedstawiony tutaj diagram spójrzmy na samym początku od dołu, gdzie jest blockchain. Blockchain, czyli struktura danych. Następnie na tej warstwie blockchainu definiowany jest protokół. Protokół definiuje zasady tworzenia i dystrybucji tokenów w tym właśnie protokole. Dlatego niektóre projekty są określane jako protokół, czyli jest to ta praktycznie najniższa warstwa. Jeszcze wracając do samego blockchainu, do tej najniższej pozycji na tej grafice, chciałbym tutaj dodać, że użyłem słowa blockchain, ale mam na myśli struktury danych również takie jak DAG, tudzież Tangle, które są tak naprawdę tym samym. A więc dalej idąc kolejną warstwę wyżej mamy token. Token w oparciu tworzony na danym protokole. I tutaj, żeby to jasno uzmysłowić, takim standardem tokenu tworzonym na danym protokole jest na przykład token ERC20, gdzie protokołem jest właśnie Ethereum. I następnie na najwyższej warstwie mamy aplikacje i smart kontrakty, które również mogą posiadać własne tokeny. I dokładnie tak się dzieje na przykład również idąc dalej protokołem Ethereum i tokenem standardem ERC20, mamy kolejne tokeny w zdecentralizowanych aplikacjach, które są tworzone właśnie na tej bazie i te tokeny właśnie służą do funkcjonowania, do wymiany wszelkiego rodzaju wartości pomiędzy właśnie użytkownikami smart kontraktów czy zdecentralizowanych aplikacji. Dodatkowo często pojawia się takie pytanie, czym różni się kryptowaluta od tokenu. Powszechnie tak zostało przyjęte, że kryptowaluta jest to projekt, który funkcjonuje w oparciu o własny blockchain. Natomiast token jest to właśnie projekt, który działa w oparciu o już istniejący blockchain, czy też istniejący protokół. Także to słowem wstępu takiego technicznego i przechodzimy do pierwszego rodzaju tokenu. Jest to utility token. Tutaj używam anglojęzycznych nazw, ponieważ nie czuję się na siłach próbować tłumaczyć to na język polski. Myślę, że nie ma takiej potrzeby, gdyż powszechnie raczej używane są te właśnie anglojęzyczne zwroty również w polskim środowisku. Utility token mają to do siebie, że są oferowane w ramach ICO, czyli Initial Coin Offering. Te rodzaje właśnie ICO, IEO czy STO omówiłem w jednym z poprzednich odcinków. Dodatkowo umożliwiają kupno produktów lub usług tylko od organizacji emitującej dany token, czyli od emitenta. I no na to należy zwrócić uwagę, że właśnie tokeny oferowane w ramach ICO będące
zwykłymi utility tokenami można wymieniać na właśnie produkty lub usługi pochodzące od emitenta. Następnie nabywając takie tokeny we wczesnej fazie dystrybucji, jako właśnie inwestor, jako osoba kupująca, wierzysz w to, że oferta proponowana przez emitenta, czyli przez tą organizację, która wypuszcza na rynek te tokeny, zdobędzie popularność i tym samym wzrośnie popyt na token. Czyli krótko mówiąc, jeśli dana organizacja będzie oferowała usługi lub produkt na wysokim poziomie i ten projekt bądź usługa znajdzie szereg nabywców na rynku, to tym samym ten token wzrośnie na wartości, ponieważ więcej osób, więcej podmiotów będzie chciało nim dysponować w celu właśnie wymiany go za konkretną usługę lub produkt oferowaną przez emitenta. Podsumowując, utility token daje dostęp do funkcjonalności protokołu. Tutaj głównym obiektem są nabywcy, czyli osoby, które mają kupić ten token, aby właśnie zasilić konta pomysłodawców danego projektu, aby mogli oni go uczynić realnym. Transakcje właśnie pomiędzy utility tokenami są przeważnie nieregulowane i jednym z przykładów utility tokenów są również popularne tokeny giełdowe, choćby te z giełdy Binance czy z UOB. Kolejny typ tokenu to security token. Tutaj już bardziej zaawansowana tematyka, zarówno prawna, jak i technologiczna, wchodzi do gry. Security tokeny ogólnie przechowują wartość danego aktywa. Są takim odpowiednikiem właśnie obecnie funkcjonujących na tradycyjnych giełdach akcji. Często pojawiają się po fazie ICO jako dowód posiadania części zasobów organizacji, czyli tokeny pochodzące z fazy ICO pozwalają zasilić pomysłodawców oraz później wymieniać te tokeny na usługę lub produkt oferowaną przez nich. Natomiast tokeny security token, które pojawiają się po fazie ICO, są jakby dowodem tego, że jesteśmy w pewnej części posiadaczami zasobów tej organizacji. Umożliwiają te tokeny otrzymywanie również dywidendy, jeśli oczywiście organizacja je emitująca tak to zaprojektowała. I tutaj głównym trzonem jest to, że ST security tokeny sugerują własność aktywa. Nakierowane są głównie na inwestorów, ponieważ stają się oni w pewnym stopniu posiadaczami części zasobów organizacji. I obrót security tokenami na specjalnych do tego przeznaczonych giełdach jest oczywiście regulowany. Dodatkowo, aby dany token został określony jako security, taki token powinien przejść tak zwany test UA, który pozwala jasno definiować, czy dany token jest security tokenem, czy po prostu jest zwykłym utility tokenem, bądź też currency tokenem. Security tokeny dzielą się dodatkowo na trzy rodzaje. Oczywiście to wszystko jest na ten moment, gdyż to jest wszystko bardzo nowe, także z czasem na pewno to się jeszcze będzie zmieniało. Są to equity tokeny, które właśnie odpowiadają za wartość udziałów organizacji opartej o blockchain. Mogą to być również DIPT tokeny, instrumenty dłużne, tak zwane hipoteki, oraz real estate token, czyli wartość aktywów nieruchomości czy też innych posiadłości, których posiadanie określa, w jaki sposób i w jakiej części jesteśmy właścicielami danego aktywa. Kolejny typ tokenu i ostatni w tym zestawieniu to currency token. Przewidziane one są do wymiany za produkty czy też usługi niezależne od protokołu, często pochodzące spoza danego protokołu. Czyli są to, najprościej mówiąc, alternatywy do tradycyjnych walut fiducjarnych typu fiat i ich zadaniem jest właśnie umożliwienie, a nawet z czasem zastąpienie korzystania z tradycyjnych walut celem przejścia właśnie na kryptowaluty, a dokładnie na typy określane jako currency tokeny. I oczywiście główną zaletą często tutaj
podkreślaną w przypadku currency tokenów, ogólnie kryptowalut, jest to, iż są one dystrybuowane w zdecentralizowany sposób. Oczywiście jest to zależne od danego tam algorytmu uzyskiwania konsensusu. Dodatkowo należy również zaznaczyć, że często kryptowaluty właśnie kojarzone są głównie z tego typu tokenem, gdyż wielu osobom jeszcze nowym lub wchodzącym w to środowisko wydaje się, że wszystkie tego typu kryptowaluty służą i powstały po to, aby właśnie zastąpić tradycyjne waluty fiducjarne. Oczywiście za currency tokeny, zgodnie z dyrektywą wydaną przez SEC, uznawany jest Bitcoin i co ciekawe również Ethereum. Także to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek podstaw narzędzi analizy fundamentalnej. Mam nadzieję, że wykorzystasz tę wiedzę i pozwoli ci to zbudować obraz tego, do czego dany token służy, a nawet bardziej dokładnie mówiąc, czym dany token jest i jak należy go rozumieć w konkretnym projekcie. Oczywiście zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję, cześć.